Witajcie kochani. Dzisiaj zrobimy bardzo przyjemny, lekki makijaż kosmetykami z drogerii. Mam tu najnowszą paletę Eveline Cosmetics, tą Ruby Glamour. Mam nowy tusz od Eveline, zobaczymy jak się sprawuje. Nigdy w życiu nie testowałem tych podkładów Selfie Time, które miały wielkie, tak jakby boom jakiś czas temu. Zobaczymy jak to wszystko się nosi, jak to wszystko wygląda. I co, nie wiem sam, chyba chciałbym zacząć od makijażu buzi. Nałożę sobie ten błyszczyk z Eveline z papryczką chili. Ja go zawsze nakładam troszeczkę poza obręb moich ust, aby się nawilżyły, były troszkę większe i on najlepiej działa, jak nim tak delikatnie wyjedziemy poza kontur naszych ust. Mam na sobie już pielęgnację, więc przejdziemy do podkładu. Mam kolor 3 i 5, nie wiem, który będzie lepszy. Zacznę chyba od tego koloru wanila. One są zabezpieczone takim sreberkiem, jakie kupujemy, więc bardzo fajna sprawa, mamy pewność, że nikt ich wcześniej przed nami nie używał. Okej, zobaczę ten kolor wanila. On jest ładny, żółty. Byłby okej, ale wiecie, że ja lubię odrobinę przyciemnić się podkładem, więc dodam tak ciut tego koloru beige, czyli piąteczki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie on ma krycie, jak on się nosi. Jestem bardzo ciekawy tego podkładu. One jakoś strasznie kolorystycznie się nie różnią. Ta piątka jest jedynie troszkę bardziej neutralna niż ten wanila, który jest takim ładnym, żółciutkim, jasnym kolorem. Nabiorę i wpracuję w Beauty Blender. Jak one ładnie pachną. Bardzo ładnie. Cienko leżą na tej skórze. Krycie też jest przyjemne. Takie właśnie w sam raz na lato. Mamy coś na tej buźce, mam ujednolicony ten kolor skóry, ale ta buzia nie jest obciążona. W lato jest tak, że czym cięższy podkład, tym on się krócej trzyma. Moje pierwsze wrażenie na temat tego podkładu jest bardzo pozytywne. Ja sobie buduję taką bardzo cienką drugą warstwę po całości. I to, jak on wygląda na skórze, satysfakcjonuje mnie. Ja mam teraz skórę w bardzo dobrej kondycji, bo jestem na kuracji retinolem. Oczywiście używam filtru. Nie martwcie się o to. I to dosyć wysokiego. Ale podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. On jest świetlisty, on jest bardzo przyjemny. Postaram się w ogóle nie pudrować policzków i nałożyć na taki delikatnie wilgotny podkład rozświetlacz, żeby spotęgować jego moc. Ale robi to wrażenie. Jego totalnie nie widać na skórze. No i zobaczcie, jak ładnie tutaj łapie to światło. Jak już działamy sobie na buźce, to chyba przejdziemy do korektora, bo nie ma co zwlekać. Mam korektor Liquid Camouflage HD z Eveline w odcieniu 3 Vanilla. Zobaczę, czy on będzie dobry kolorystycznie. On też ładnie pachnie. Ja mam jakąś manię wąchania rzeczy. Strasznie zwracam uwagę na zapachy kosmetyków. Delikatnie przez środek nosa. Subtelnie na brodę. Nawaliłem tego korektora. On podobno jest bardzo kryjący.
To wszystko wydaje mi się takie bardzo świetliste. Ja nie mam nic do takiego wykończenia, bo wygląda się od razu młodziej, jak buzia jest taka glowy. Zakryło cienie pod oczami. Jestem ciekaw, czy on jest zastygający. Mieliście ten korektor? Napiszcie mi, co najbardziej lubicie z Eveline. Bo ja dzisiaj sporo tej marki będę miał do przetestowania. Może jest coś warte polecenia. Jestem bardzo ciekaw. W ogóle Eveline ma teraz swoją stronę, gdzie można zamawiać ich produkty i też są bardzo przyjemne promocje. Jeżeli czegoś nie znajdziemy w drogerii, możemy zawsze zamówić to online ze strony oficjalnej. Ten korektor posłuży mi od razu jako baza pod cienie. Nie no, buźka jest przepiękna. Bardzo ładnie się to prezentuje. Nie wiem, czy troszkę nie za jasny ten podkład, jak na moje preferencje. Ale nie ma co wybrzycać. Ważne, że wygląda pięknie na skórze. Przejdę do delikatnego przypudrowania. I mam tu puder z Elf. Praktycznie identyczna puderniczka jak produkty Narsa. Ładne, duże lusterko tu jest, więc to się ceni. Zobaczymy, jak on wygląda na buźce. Powinien być transparentny. Wpracuję go w pędzel i zacznę od środka czoła. Bardzo delikatny produkt. Zobaczcie, nie zawiera tego takiego blasku, który dał ten podkład. To był dobry wybór. Ten puder kosztował naprawdę grosze na stronie Douglasa. Zrobiłem delikatny color correcting takim korektorem z Revolution i przypudrowałem to pudrem z Eveline, tym HD. On jest z jedwabiem, czuć to pod palcami. Chciałbym delikatnie tym pudrem i puszkiem, który był, zasetować środek czoła, żeby tam się nic nie ruszyło. Zobaczę, czy on też nie wybieli. Zrobimy taki test. Delikatnie nos. I ogólnie tu środek buzi bieli troszkę. To czoło się zrobiło takie białe bardzo. Ale może jak zdejmiemy nadmiar, to będzie to wyglądało inaczej. Policzków nie ruszam, jak widać jest ta świetlistość. Ale to czoło mnie martwi, bo jest strasznie. Na żywo nie jest aż takie białe. Czyżby on miał flashback? Nie wiem, zobaczymy później. Niech ten puder sobie troszkę na tej buzi poleży. Nie no, ta buźka wygląda naprawdę przyjemnie. Te boki są no dosłownie jak druga skóra. Jak druga skóra, nie widać, żeby coś, jakikolwiek produkt leżał na niej. Ten puder dobrze utrwalił. On jest bardzo dobrze zmielony. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I jak się to wszystko wypiecze. Wyglądam co najmniej dziwnie. Ten puder bardzo odbija światło. Nie mam go aż tyle na buzi. Jak widać to w kamerze, ale chcę sobie tutaj tą strefę buzi dobrze utrwalić. Póki będę robił oczy, niech sobie siedzi ten puder. Paleto, współpracuj. Piękna sprawa. Można ją sobie zgiąć w ten sposób, malując. Zobaczcie, kolory przecudowne. Bardzo mnie ten kolor Ruby inspiruje. Chciałbym, aby to był taki letni, lekki makijaż.
z użyciem brązów, tych wiśni. Nie wiem, co nałożę na powiekę świecącego, o ile coś nałożę. Zobaczymy, paleta jest bardzo inspirująca. Jest do niej dołączony pędzelek, który jest naprawdę całkiem przyjemny, jak na pędzel, który jest dołączony do palety. Ja go nie będę używał. Przejdę już z grubej rury od razu do koloru Ruby. Ta paleta pachnie wiśnią. Taką syntetyczną, ale wiśnią. Nice! Nie wiem, czy te poprzednie pachniały, ale ta pachnie. Skupię się dzisiaj głównie na kąciku zewnętrznym. Ładnie się blenduje ten cień, bardzo ładnie. Najsik. Nie chcę, żeby ten makijaż był jakiś mocny. Wiecie dobrze, że ja już odchodzę od takich sytuacji. Zbuduję sobie tył zewnętrzny kącik w takie V, żeby ładnie to oko wyciągnąć. Zobaczcie, jak ten cień pięknie wygląda. Sam jeden cień, coś świecącego, delikatna kreska i mam przyjemny makijaż. Fajny jest ten kolor Ruby. Ładnie się buduje, ładnie się rozciera. No nie powiedziałbym, że tu jest jeden cień. Naprawdę nie powiedziałbym tego, że jest tu jeden cień. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. Delikatnie sobie tutaj przejadę. Nie wiem, chyba nawet nie będę musiał go niczym rozcierać, ale dla takiego przyjemniejszego efektu wezmę delikatny pędzelek. Może być ten, to jest Coiva. I kolor koral z Rose Quartz zmieszam, żeby ten koral nie był taki dominujący. I przejadę sobie po granicy tego koloru Ruby, żeby nadać mu takiej lekkości. Fajnie. Bardzo fajnie. Praca z tą paletką to jest sama przyjemność. Te cienie pięknie w siebie przechodzą. Pięknie się budują, pięknie się blendują. Ładnie, bardzo ładnie i przyjemnie to widzę. Wiem, że wyjdzie bardzo subtelny, ale efektowny makijaż. Tak pracuję troszeczkę tym kolorem koral, żeby nadać głębi temu makijażowi, ale żeby nie było tak bardzo ciemno, więc tylko tym koralowym kolorem sobie tutaj przejeżdżam w taki nieoczywisty i niezbyt mocny sposób. Chcę, żeby to oko było wyciągnięte w tą stronę bardziej niż do zewnątrz. Czym tu przyciemnić? Wezmę malutki pędzelek i kolor Gemstone. To jest taki ciepły brąz, ale pomierzam go z jasperem. I tylko w tym momencie oka pracuje. Tak jakby tworząc ten kształt V. O! Od razu to oko idzie ku górze. I wtłaczam go sukcesywnie, pracowując go w ten kolor różowy. Ten kolor Ruby to jeden z najładniejszych kolorów, które widziałem od bardzo dawna. No i ta paleta jest najwyższych lotów, nie oszukujmy się. Tych poprzednich z tej serii nie miałem, tam była taka w brązach, bodajże w brązach, taka coś z kawą, nie wiem, to są moje spekulacje, nie pamiętam dokładnie. No i była ta Angel Dream, tam był taki piękny złoty, ale nigdy nie mogłem się zebrać do kupienia tej palety. No pięknie tu się zrobiło, bardzo ładnie przechodzą te cienie w siebie. Nie mogę się napatrzeć. Mam ochotę na danie tutaj jakiegoś brokatu, ale to pomyślimy jeszcze. Delikatnie wykonturuję sobie buźkę. Górna powieka skończona. Używam bronzera i iMagic Professional Cosmetics. To jest firma z AliExpress. Piękny kolor, to jest czwóreczka.
On jest taki nieoczywisty. Nie chcę bardzo mocno wykonturowanej buzi, dlatego używam takiego fluffy pędzla. Ale od razu powraca na tą buźkę życie. Tak jak mówiłem, te policzki są całkowicie nieruszone przeze mnie. Więc ładnie łapią ten produkt. Nie straciły tej swojej świetlistości. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Jak ładnie się ten bronzer buduje, zobaczcie. On nabiera z każdym nałożeniem pędzla takiej sporej trójwymiarowości. Ładny jest. Ja naprawdę mogę żyć bez rozświetlacza, bez różu. Ale bez bronzera nie wyobrażam sobie makijażu. Podkład trochę bronzera, delikatne brwi i mamy gotowy makijaż. A ten bronzer, niby chińszczyzna, niby taniocha, a zobaczcie, jak on się zbudował, jak on wygląda na tej buzi. Hit! Hit! Tak jak lubiłem wcześniej ten mój tani z Makeup Academy, tak ten teraz wskakuje na jego miejsce do mojej codziennej kosmetyczki, bo podoba mi się, jak wygląda na buzi. Bardzo mi się podoba. Jest to coś naprawdę abstrakcyjnego, że tak tani bronzer, mniemam, że tani, bo ja go dostałem w jakiejś tam paczce PR-owej, może być tak dobry. Łyk kawki na dobry rozruch. Zrobiłem dolną powiekę trzema cieniami tak naprawdę. Zacząłem od Jaspera. Przeciągnąłem delikatnie tym Ruby, żeby tworzył całość z tą górną powieką. No i Gemstone tylko przy linii rzęs. Na linię wodną nałożyłem różową kredkę. Dla podkreślenia efektu, ja bardzo lubię kolorowe linery na linii wodnej. No i co, przydałoby się to delikatnie spsikać setting sprayem. I tutaj Inglot do cery tłustej. Ale naprawdę tak super delikatnie, bo chcę, żeby ta buzia była utrwalona, ale nie wyświecała się też szybko. I tutaj bardzo znany rozświetlacz od Eveline z tego Glow and Go. Ja mam tą dwójeczkę, nie ten jaśniejszy. On jest przepiękny. Piękny, wypiekany produkt. Użyję takiego pędzelka z Douglasa. Ostatnio lubię nim nakładać rozświetlacze. Nabiorę troszkę tego produktu, wpracuję w ten pędzel. Nie miałem jeszcze tego rozświetlacza na policzkach, więc będzie to dla mnie mój pierwszy raz z tym produktem. Zobaczymy. Jeszcze troszkę. Chcę go tak dobrze wpracować. Dobrze to wygląda. Pokuszę się delikatnie o wyświecenie tego miejsca, bo ja lubię, jak to tworzy taką całość, i delikatnie też naniosę go tutaj. Ładnie, bardzo ładnie. Zobaczymy, czy on da się jeszcze odrobinę zbudować. Wiem, że to nie jest blask dla każdego, ale ja się dzisiaj pokuszę o mocniejsze rozświetlenie. Odrobina pomiędzy brwiami. I myślę, że super delikatnie łuk kupidyna. Fajny jest, bardzo fajny. Ładnie leży, bardzo lekko. No i róż. Róż 01 Pueni. Piękny kolor, brzoskwiniowo-różowy. Napigmentowany okropnie. Nałożę go takim super delikatnym pędzelkiem. Troszkę wyżej niż zwykle, w tym miejscu. Złączę go z rozświetlaczem i bronzerem. Chcę takiej lekkości, a to pozwoli mi osiągnąć taki efekt.
zobaczcie. I wtedy przez ten rozświetlacz przebija ten róż. To jest bardzo przyjemny trik. Przejdziemy teraz do wytuszowania rzęs. I tutaj Extra Lash Extreme Volume and Care Mascara, więc on daje piękne pogrubienie oraz podkręcenie rzęs. To jest totalna nowość. Pokażę wam szczoteczkę. Szczoteczka taka jak lubię. Bardzo zgrabna, z delikatnymi wypustkami. Nabiera taką idealną ilość tuszu. Na pewno nie będzie nam zlepiało to rzęs i zostawiało jakiejś nadmiernej ilości. Zobaczymy jak to wygląda. Wow! Wow, wow, wow! Pierwsza warstwa. Pierwsza warstwa już zrobiła robotę. Ja wam się zbliżę. Chociaż nie wiem jak wam to pokazać. Może w ten sposób. Ale to jest obłęd. Zobaczymy czy da się zbudować ten efekt. Każda rzęska jest rozczesana. Zobaczcie jak to otwiera oko. Jak on ładnie od nasady te rzęsy podkręcił. Nie są sklejone. Jaka różnica wielkości oka. Pięknie otworzył ten tusz oko. Teraz dolne rzęsy. No robi skubaniec robotę. I to bardzo. Pokażę wam jak wygląda opakowanie tego tuszu. Możecie go dostać również online na stronie Everline, tak jak wam wspominałem. Super sprawa. Jaka różnica, to oko jest takie wielkie, rzęsy są podkręcone, to jest takie malutkie. Ten tusz tak mi podkręcił rzęsy, że aż miałem problem z doklejeniem sztucznych. Ale efekt jest przecudowny, on się w ogóle nie odbił na dolnej powiece. Na ustach mam konturówkę i pomyślałem, że będzie już trochę za dużo jak nałożę szminkę, bo mam przygotowaną piękną szminkę z tej kolekcji Oh My Kiss. Piękny taki kolor czerwieni przełamanej maliną, to jest numer 03, ale przyjdzie na niego kolej. Dzisiaj nałożę tylko ten powiększający usta błyszczyk na konturówkę. Będzie to wyglądało pięknie, elegancko. I letnio. Nie będzie ten makijaż obciążony. Ten błyszczyk gra z każdą pomadką, naprawdę. Zobaczcie jak on ładnie wygląda. Ta buźka jest rozświetlona, przyjemna. Podsumowanie. Paleta Kozak. Pięknie mi się z nią pracowało. Przejścia obłędne. Kolory się łączą ze sobą ślicznie. W ogóle design, kolory, jest to najwyższa jakość. Podkłady. Też w porządku. Też w porządku. Muszę zakupić szóstkę, która jest taka ładna, oliwkowa. Ten kolor jest teraz tak w sam raz na teraz. Puder HD. Nie jest zły, ale to nie mój klimat. I ten rozświetlacz. Moja odpowiedź będzie jednoznaczna. Spójrzcie. To jest to. No i ten tusz, jestem bardzo na tak. Test kosmetyków z drogerii uważam za zaliczony. Mam nadzieję, że miło wam się spędziło ze mną czas. I do następnego.